Samra chce fit z Kapitalem, Kuliga wydał płytę po angielsku i Bushido odniósł się do dissu od Kapitalu Bra. Ja jestem Bolek i to są newsy o niemieckim rapie. W kraju pełnych kłamstw istnieje tylko jedna wiarygodna stacja bez propagandy. Kanał B0L33K prezentuje niemiecki rap, co się dzieje. Czytał Masny Bolo. Samra chce fit z Kapitalem. Dla niektórych brzmi to trochę dziwnie, dla mnie też, bo parę tygodni temu, chyba 2 czy 3 miesiące temu nawet, opowiadałem wam o tym, że Kapital Bra dissuje Samrę na jakimś tam utworze, pomimo tego, że byli w zgodzie i że chcieli tam wspólnie nawet coś robić. Tego samego dnia, gdy Kapital Bra wypuścił ten diss, opublikował na Instagramie wyrywek jakiegoś utworu, gdzie rapuje o tym, jak to kiedyś było, jak Samrą stał się popularny i każdy kawałek był hitem. Samra ten wyrywek widział i się do tego odniósł. Ta zwrotka mnie naprawdę trafiła. Ty byłeś też moim bratem i nigdy nie odszedłem, nie zapomnij o tym. Napisał nawet komentarz: zostaw dla mnie jedną zwrotkę, Habibi, czyli przyjacielu. Możesz się tego spodziewać. Więc czeka na nas dosyć ciekawy fit. Miejmy nadzieję, że to jeszcze w tym roku wyjdzie, a najlepiej jeszcze za parę tygodni. Lecz zobaczymy, jak to wszystko będzie. Niektórzy już spekulowali na Instagramie, na TikToku, że będą wspólnie teraz wypuszczać wspólny album Benny Lip 3, lecz on od razu powiedział, że pracuje teraz nad własnym albumem i aktualnie ma nawet trasę koncertową, więc się czymś całkowicie innym zajmuje. Co wy o tym myślicie, jakby wrócili jako duet znowu na scenę? Dajcie znać w komentarzach. Bushido odniósł się do dissu Kapitala. Kapital Bra wypuścił po raz kolejny diss na Bushido i tym razem wyszło to o wiele razy lepiej. Cały kawałek miał po 24 godzinach aż 1 000 000 wyświetleń, co jest dosyć dobrym osiągnięciem. Dużo osób mówi, że ten kawałek jednak tak i tak nie wyszedł tak dobrze, jak oni oczekiwali. Przez tygodnie zapowiadał na Instagramie ten diss, nagrywał instastory z byłym domu Bushido, były tam nawet jakieś wycinki, że jest jakiś klip nagrywany w piwnicy, lecz nawet te sceny nie były widoczne i według niektórych ludzi ten cały klip nie był jakoś cały, zakończył się nagle. A co na to Paluch? Przepraszam, Bushido. On powiedział, że ten kawałek jest łek, chujowy i że wygrał ogólnie 2-0. Był nastawiony na jakąś bitwę, a wyszło jak wyszło. Według mnie było to wiadome, że on odpowiada oczywiście negatywnie. Zawsze w sumie tak odpowiadał, bo nie w jakiej sprawie to było. Zawsze się uważa za króla. Nawet ma taki album, King Bushido, który niebawem wyjdzie. A jeżeli mówimy już o bitwie, to sam Kapi zaproponował mu bitwę freestyle'ową, którą on by sam zorganizował, gdzie wygrany w tej sprawie tutaj akurat Bushido by dostał 100 koła i zapłaciłby nawet swojej własnej kieszeni za podatek. Co wy o tym rozwiązaniu myślicie i co sądzicie o odpowiedzi Bushido, dajcie znać w komentarzach. Kuliga wydał płytę po angielsku. Jeżeli nie wiecie, kim jest Kuliga, Kuliga to raper, który używa bardzo perfekcyjny niemiecki, można powiedzieć, i często dodaje łacińskie słowa, które od razu nie kumasz. Musisz pierw tam sprawdzić w internecie, na Wikipedii, co to wszystko oznacza. On też studiował jurystykę, czyli miał być adwokatem, lecz zrezygnował z tego, prawnikiem, sorry. Teraz z dupy tak naprawdę wypuścił album po angielsku, który brzmi nawet nie aż tak źle, lecz od razu słychać, że to jest Niemiec, bo ma ten niemiecki akcent. Przesłuchałem sobie dwa utwory i nie są naprawdę aż takie złe, ale no, tak jak niektórzy tam nawet pisali pod komentarzami, brzmi to tak, jakby wygenerowane to było przez AI. Cały album nie był nawet aż tak promowany, dlatego te wyświetlenia pod tymi utworami są mega słabe, ale nawet sam Bones MC przesłuchał sobie ten kawałek. Tak, ten prawdziwy Bones MC, który zbytnio nie lubi tego kolega, ale jednak stawił na storce kawałek, który słucha, więc jeżeli jesteście fanami Ańca Zim, to możecie go słuchać, bo Bones go słuchał. To na tyle, jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. Jeżeli dotarliście do końca, to piszcie Kapi Samra, obserwujcie mnie na Instagramie B0L33K, wjedźcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. Życzę wam miłego wieczoru, dnia, zależy, jak wy to oglądacie. Elo.